Bartek, wywozimy z Elbląga cenny punkt, bo jednak ostatnio nie było dobrze na tych wyjazdach. No tak, ostatni mecz troszeczkę w kratkę, u siebie raczej udawało nam się wygrywać, na wyjazdach było troszeczkę ciężej. Także dzisiaj ten cenny punkt wywozimy, także jesteśmy zadowoleni na pewno. No nie strzelamy niestety bramki, ale mieliśmy dzisiaj trochę tych sytuacji, z trochę fragmentów gry, ale nie do końca nam chyba one dzisiaj wychodziły. Tak, zdecydowanie można było troszeczkę więcej wycisnąć ze stałych fragmentów gry. Strzałów też troszeczkę mieliśmy w sytuacji. Niekiedy brakowało dobrej decyzji, niekiedy brakowało może czegoś strzału, ale tak jak pan mówi, moglibyśmy coś strzelić, niestety się nie udało. Trudno. W pierwszej połowie to Olimpia jakby dyktowała trochę warunki gry. Wy cofnęliście się troszkę na własną połowę, ale po zmianie stron jednak ten mecz troszeczkę się ożywił. I no, akcje były, raz pod jednym polem karnym, raz po drugim, no ale no, nic nie wpadło tak na dobrą sprawę. Zgadzam się, pierwsza główka była zdecydowanie bardziej spokojna, z wysokości ławki też wydawało mi się, że jesteśmy niżej, ale też tak było w planie, żeby tą pierwszą główkę zacząć troszeczkę spokojniej. Na drugą też nie wiem, co trener w szatni mówił, ale pewnie na pewno było zadanie, żeby troszeczkę wyżej wyjść i myślę, że w drugiej półce to wyglądało troszeczkę lepiej. Nic, tyle. Ty powróciłeś tutaj do Stali po kilku latach i trochę długo chyba czekałeś na swoją szansę, żeby ją dostać tutaj na Murawie. Troszeczkę zajęło mi zanim zacząłem grać, ale teraz jestem na dobrych torach, żeby grać coraz więcej. Także mówię, tylko czekam, żeby jeszcze więcej mnie dostawać i tyle. W ostatnim meczu ze Zniczem byłeś chwalony przez kibiców. Zgadza się, słyszałem też takie pogłoski. Dzięki. Dziękuję bardzo.